Panie Edwardzie, dlaczego warto przyjechać na piąty turniej Szczepiornokap? No przede wszystkim aspekt historyczny, patriotyczny, ale i wielka promocja miasta. Ten turniej ma już swoją markę. Wszyscy o nim mówią. Jesteśmy słynni już poza granicami kraju, w Europie, a nawet i na świecie. Bo tutaj uczestniczą zawodnicy, którzy naprawdę reprezentują reprezentację swoich krajów i warto ich w Kaliszu zobaczyć. To będzie. No wiadomo, no tutaj już pewnie padły słowa, natomiast no Motor Zaporoże, mistrz Ukrainy, mistrz Węgier, Pikszeged, fakt, że w meczu pokazowym i jednym i drugim, ale wiadomo, bardzo dziękujemy, że przyjęli nasze zaproszenie, sami zresztą też mówili, że chętnie przyjadą do Kalisza, no przede wszystkim plejada polskich drużyn, całe podium i piąte miejsce i szóste, no i przede wszystkim warto zobaczyć MKS Kalisz w takim składzie troszeczkę wzmocnionym, mam nadzieję, że też powalczą. I pokuszą się, no nie sądzę, żeby o puchar, ale jakieś dobre miejsce na pewno, jeżeli chodzi o ten turniej, tak. Szczepiorno ma ambicje stać się światowym centrum piłki ręcznej. Tak, już wspomnieliśmy o tym, ale mamy prawo do tego, bo właśnie tutaj się narodziła, przynajmniej na ziemiach polskich, tak jak mówiłem, ta dyscyplina i będziemy dążyć do tego, żeby to powstało. Natomiast tak jak powiedziałem, jest potrzebna współpraca wielu ludzi, żeby to nie było jakby takie, to ma żyć, to centrum właśnie i tutaj jest potrzebna współpraca. Tak jak powiedziałem, no trzeba tutaj gromadzić pamiątki, trofea. Tak jak myślę, że kiedyś może będzie to trofeum, które zdobędzie nasz MKS Kalisz i będziemy się mogli tutaj tym legitymować. Natomiast no chociażby z tego względu, że miejscowość i muzeum pięknie rozbudowane, naprawdę wiele miejsca będzie na to, żeby można było to czynić. Muzeum Piłki Ręcznej. Muzeum Piłki Ręcznej, tak, jedyne na świecie. Jeszcze raz powtarzam, ja tutaj powiedziałem, że pozwoliłem sobie tak nazwać, ale mamy do tego prawo. A jeżeli chodzi o sprawy historyczne i patriotyczne, wręcz obowiązek. My tym ludziom jesteśmy to winni, żeby to upamiętnić i po prostu, żeby ocalić od zapomnienia. To nasze malutkie Szczepiorno. Czyli warto przyjechać na turniej. Tak, oczywiście zapraszam. Przede wszystkim zaczynamy meczem pokazowym z Pikszeged o godzinie 18 w czwartek, żeby nie pomylić, żeby się nie spóźnić, bo zawsze to były 3 dni. Teraz jest troszeczkę rozszerzone właśnie o ten mecz, żeby zobaczyć w akcji mistrzów Węgier, nowo upieczonych.